Witam serdecznie wszystkich sympatyków piłki ręcznej w Polsce i kibiców SPR Burobornicki Śląskie. Od początku tygodnia zaczęliśmy przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Od września wracamy na parkiety. Mam nadzieję, że będziecie mogli to śledzić z naszych obornickich trybun. Chcemy jak najlepiej zaprezentować się w nowym sezonie. Jak widać z tyłu jest nas sporo. Mamy nowe twarze. Polecam śledzić fanpage SPR Burobornicki Śląskie, gdzie będziemy informować o naszych nowych zawodnikach. Będę grał na pozycji bramkarza. Nazywam się Piotr Siwiński. Dobrze się czuję, bo atmosfera jest jak praktycznie w rodzinie. Każdy się wspiera. Mimo tego, że jestem najmłodszy, to tutaj się czuję wspierany ciągle przez wszystkich zespołów, czy to przez starszych, czy to przez jakby rówieśników. Są bardzo męczące treningi. Tutaj nie ma zmiłuj się, tak jak jest w juniorach czasami, że sobie odpuścimy czy coś. Tutaj każdy daje z siebie 100%, bo każdy chce wyjść jak najlepiej, żeby grać w pierwszym składzie. No i każdemu zależy jak na najlepszych efektach. W piłkę ręczną moja przygoda się zaczęła od 4 klasy podstawówki. Siostra mnie pokierowała, bo sama siostra też grała. Też we Wrocławiu grała. I no, na początku grałem na pozycji skrzydłowego, ale z biegiem czasu jakoś mnie przyciągnęła bramka. Stanąłem na bramce, trener powiedział, że widzi u mnie potencjał. Zostałem na tej bramce i byłem też w kadrze Dolnego Śląska, także tak to się zaczęło. Przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy już w miesiącu czerwcu, jak tylko można było zacząć normalnie funkcjonować. Prowadzimy je oczywiście jako zarząd dwutorowo. Jednym aspektem to jest aspekt sportowy i tutaj troszeczkę zaczęliśmy pracować nad składem zespołu. Chcieliśmy, żeby był troszeczkę odmłodzony i tak się w chwili obecnej dzieje. Znacząco średnia wieku u nas w zespole pójdzie w dół. W zeszłym sezonie już dwóch chłopaków z Wrocławia grało, dwóch juniorów z MOS-u Wrocław. W tym sezonie jeszcze dojdzie dwóch chłopaków, czyli będzie w sumie czterech z Wrocławia, plus jeden nasz wychowanek, który powróci z wypożyczenia. Nie możemy na nich opierać swojej gry z racji tego, że dla nich priorytetem są rozgrywki juniorskie. Oni mają teraz ostatni sezon juniorski, więc tam liczą na duże sukcesy i będą u nas będą zdobywać doświadczenie, ale priorytetem dla nich będzie liga juniorska. Do tego jeszcze wzmocnimy się z seniorami z innych zespołów, ale to z biegiem czasu w ramach promocji naszego zespołu będziemy ujawniać się informacje, co to za zawodnicy, gdzie grali, co będą u nas robić, jak będziemy z nimi funkcjonować. A drugim aspektem naszej pracy czerwcowej no to było oczywiście współpraca z naszymi partnerami, którzy finansowo wspierają klub. Tutaj poczyniliśmy dużo działań. Wiadomo, najbardziej wspiera nas gmina Oborniki Śląskie, również mocniej się zaangażowała firma Prech, która aktualnie zmieniła nazwę i dzięki temu też podjęli decyzję o tym, żeby być partnerem tytularnym, więc pierwszy zespół w najbliższym czasie już się nazywa SPR Bur Joinex Oborniki Śląskie. Pod taką nazwą pierwszy zespół będzie występował w pierwszej lidze. Do naszych partnerów również dołączyła firma Waterlife i Inter Elkom. Są to osoby oczywiście z Obornik Śląskich, zaraziliśmy ich piłką ręczną, dzięki czemu dołączyli się i chcieli wspierać nasz zespół. Oczywiście bardzo dziękujemy, że Telewizja Wzgórz Strzebnickich będzie z nami kolejny sezon. Liczymy, że kibice, ci, którzy nie będą mogli przyjść na halę, będą oglądać transmisje realizowane przez Telewizję Wzgórz Strzebnickich. A jeżeli koronawirus nie pozwoli na to, żebyśmy gościli kibiców na trybunach, no, na pewno będziemy mieli wsparcie kibiców przed monitorami komputerów. Oczywiście z partnerami jeszcze, z jakimi dalej współpracujemy, to jest Limba, Lenart, Pizzeria Pauza. Wśród partnerów, którzy pozostali z nami na kolejny sezon, warto wspomnieć o firmie Jucha Beton, która stwierdziła, że warto z nami być i mocniej też się zaangażowała finansowo, więc to też jest dla nas ważne. Cieszy nas bardzo to, że nasi partnerzy są
z nami na każdym meczu. Zawsze jest dla nich przygotowana strefa VIP i dzięki temu oni też czują, że są doceniani przez nasz zespół, a też mają możliwość nawiązywania kontaktów i relacji biznesowych z innymi branżami. To jest dla nas bardzo ważne, żeby ten sport łączył naszych partnerów. Przygotowania, o przygotowaniach może powiedzieć więcej trener Artur Szabat. Trenujemy mocno sportowo. Mamy ambitne plany, na pewno chcemy osiągnąć lepszy wynik niż w zeszłym sezonie. Chcemy się bić o najwyższe cele i mamy nadzieję, że nam to wyjdzie.